Krzysztofie, jak się czujesz w roli ambasadora na Jarocin Festiwal 2017? Przecież zajmiesz się konkursem młodych kapel i z czym tobie się kojarzy ten konkurs i hasło Jarocin? No ja czuję się świetnie, duża odpowiedzialność na mnie ciąży, ale może też zdajemy z siebie odium jakby własnej proweniencji z talent show i będę mógł w jakiś sposób, że tak powiem, tą karmę swoją pokierować, że teraz ja wybiorę jakiś młody talent, który mam nadzieję zaistnieje nie tylko na tym Jarocinie, ale też dalej w przyszłości jakoś zakorzeni się na dłużej na polskim rynku muzycznym. Samo hasło Jarocin no przede wszystkim kojarzy mi się teraz z filmem Piotra Łazarkiewicza Fala, czy też z powracającą falą, przy której mój przyjaciel Michał Wiraszko maczał palce. Natomiast takie moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to są nagłówki gazet, że miłość, muzyka, mordobicie i kojarzyło mi się to z jakąś straszną zadymą. No a teraz mam nadzieję, że też będzie zadyma, ale bardziej taka w głowach, że dokonamy jakiejś rewolucji w głowach słuchaczy, że może ludzie, którzy tam przyjdą, oprócz tego, że mam nadzieję świetnie będą się bawić, to dostaną jakąś dawkę nowych emocji, nowych wrażeń, może przeżyją to katarzis, może dzięki Niemenowi, może dzięki teatrom, które tam będą zaproszone, może dzięki happeningom, które planujemy. Na pewno w każdym razie szykujemy coś niepowtarzalnego. Czy możesz nam zdradzić więcej, jak będą wyglądały przesłuchania właśnie młodych zespołów w tych czterech miastach? Czy będzie jakiś projekt specjalny, ktoś wystąpi? Na wszystkich czterech koncertach ja będę grał solo akty, tak żeby też trochę nawiązać do koncertu Niemena z 87 z Terra de Florata płytą, gdzie on sam te wszystkie stacje kosmiczne ustawiał, pulpity i centrale telefoniczne, więc no ja też grywam takie występy zupełnie solo, gdzie no tylko tyle, że wszystkie lupy, które ja tworzę na żywo, jakby nie korzystam z żadnych preprodukowanych sytuacji, wszystko powstaje na oczach publiczności, więc bardzo chętnie, bo teraz gram trasę z całym zespołem, więc bardzo chętnie odświeżę sobie, że tak powiem, te swoje umiejętności solo aktowe. No i oprócz tego no, będziemy siedzieć i mocno się przysłuchiwać, to mam nadzieję, że młode zespoły nas nie zawiodą i zostaniemy, że tak powiem, wysadzeni z butów. Prosiłabym cię jeszcze, żebyś zaprosił może widzów na festiwal. Jasne. Cześć, nazywam się Krzysztof Zalewski, serdecznie zapraszam was na Jarocin 2017, na pewno będzie niepowtarzalnie.